Już macie umowę? Dobrze. Witam Państwa, otwieram 31. Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Młynarach. Witam bardzo serdecznie Państwa radnych. Witam Panią Burmistrz, Panią Sekretarz. Pozwolicie Państwo, że usiądę. Szanowni Państwo radni, wraz z zaproszeniem na sesję otrzymaliśmy projekt uchwały. Czy wszyscy radni otrzymali materiały? Dziękuję. Szanowni Państwo radni, na początku sprawdzimy kworum. Proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Dziękuję. Stwierdzam, że na 15 radnych obecnych na sesji jest 11. W związku z powyższym mamy kworum do podejmowania decyzji. Szanowni Państwo radni, mamy przedstawiony porządek obrad. Czy ktoś wnosi jakieś uwagi, propozycje, zmiany do porządku obrad? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu obrad. Punkt trzeci, podpunkt A, przyjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego dla seniorów pod nazwą Klub Senior Plus w Młynarach i połączenia go z miejsko-gminnym ośrodkiem pomocy społecznej w Młynarach oraz wprowadzenia zmiany w statucie miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej w Młynarach. Poproszę Panią Burmistrz o kilka słów o uchwale. Wcześniej Państwu wspominałam, prace remontowe w Senior Plus się zakończyły. Poprosiłam Państwa o to, żebyśmy tą uchwałę podjęli z wyprzedzeniem, ponieważ do 24, jeśli dobrze pamiętam, możemy ubiegać się o środki na bieżącą działalność tego klubu seniora. W związku z tym, że no póki co jeszcze mamy lockdown, nie dzieje się nic w tym klubie seniora, ale mam nadzieję, że ta sytuacja wreszcie ulegnie zmianie i złożymy ten wniosek o te środki na bieżącą działalność klubu i będzie ten klub świetnie funkcjonował. Musimy dokonać zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, miejsko-gminnego, ponieważ ta jednostka będzie częścią składową tej instytucji, czyli będzie działała pod szyldem MOPS-u. Dlatego też do tego jest potrzebna stosowna uchwała. I żeby aplikować o te środki, o których wspomniałam wcześniej, no musimy utworzyć taką jednostkę. Dziękuję. Czy są pytania do uchwały? Nie widzę. Szanowni Państwo radni, poddaję pod głosowanie uchwałę numer 31 łamane na 215 łamane na 2021 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego dla seniorów pod nazwą Klub Senior Plus w Młynarach i połączenia go z miejsko-gminnym ośrodkiem pomocy społecznej w Młynarach oraz wprowadzenia zmian w statucie miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej w Młynarach. Ktoś z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Dziękuję. 11 głosów za. Uchwała podjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo radni, kolejnym punktem porządku obrad jest punkt czwarty, sprawy różne. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Poproszę Pani Regina Habrozdusza. Proszę mikrofon i udzielam Pani głosu. Ja tu chciałam zabrać głos w sprawie szkoły w budowie. Nie? Chciałam zapytać, dlaczego to wtedy, jak dostaliśmy tą negatywną opinię, czy to opinia, czy postanowienie kuratorium, nie wiem co to jest, ale co, czym by to się, że my nie poszliśmy tą drogą, żeby to skarżyć.
bo może do tej pory to my byśmy mieli tu jasną sytuację, a tak to się wozimy tam i z powrotem, tak jak ta dwójka dzieci teraz. No i tak ja z mamą rozmawiając, mama mówi, że Zosia tak chciała. Kiedy sześcioletnie dziecko chce i rodzice nie mają tu nic do powiedzenia, to chyba w tym kraju coś jest nie tak. Pani Regino, zasięgnęłam już informacji chyba ze wszystkich możliwych źródeł, łącznie z sąsiednią gminą, która się borykała z tym tematem przez 3 lata. Droga skarżenia nie jest dobrą drogą pertraktacji z kuratorium. Ja też, jak Państwo pamiętacie, na samym początku mówiłam, pójdę z nimi do sądu, jeśli mi odmówią. Słuchajcie, przepisy prawa mówią jasno, choćby to było jedno, dwoje dzieci, to ja mam oddział utworzyć. Jesteśmy w tej chwili na etapie tak naprawdę rozmów z rodzicami, żeby kolejnej, pierwszej klasy już w szkole w budowie nie tworzyć. Wybrałam drogę spokojnego wygaszania. Myślę, że to będzie rozsądniejsze niż pójście na wojnę zarówno z rodzicami, którzy na siłę chcą utrzymać tą szkołę, jak i z kuratorium, które twierdzi, że choćby szkoła miała 8 dzieci, to ją trzeba utrzymać. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo te zapewnienia pana prezydenta w trakcie kampanii wyborczej, że trzeba szkoły wiejskie utrzymywać. Utrzymujemy. No oczywiście jest to dla nas kosztowne, natomiast każdy nasz wniosek do kuratorium niestety był rozpatrywany negatywnie. Nawet ostatnia sytuacja, kiedy chcieliśmy zmienić, że tak powiem, okręgi dowożenia, obwody, przepraszam, żeby większość dzieci trafiła do szkoły w Młynarach, kuratorium się na to nie zgodziło. Więc nie uważam, żeby ktoś patrzył przez pryzmat ekonomii, podejmując takie decyzje. Ja chcąc zlikwidować też, wygasić tą szkołę w budowie, nie kieruję się tylko i wyłącznie przez pryzmat ekonomii i Państwo doskonale o tym wiecie, bo taką samą decyzję podejmowaliście, kiedy były podejmowane pierwsze uchwały w tym zakresie. Uważamy wspólnie, że lepszym startem dla naszych dzieci z całej gminy byłaby jedna szkoła, dobrze dofinansowana, dobrze funkcjonująca, żeby te wszystkie środki, które mamy na edukację w naszej gminie, można było przekierować na jedną placówkę. Odległość 6 km pomiędzy jedną szkołą a drugą przy tej infrastrukturze drogowej, jaka jest, to też nie jest sprzyjające dla gminy. Ale żadna argumentacja, nawet która dowodziła dobra dziecka, nie była w stanie przekonać kuratorium. Nie chcę tego nazywać decyzjami politycznymi, bo no, pewnie jakimiś względami kuratorium się kieruje. No nie jest to na pewno ekonomia. Dziękuję. Proszę jeszcze. Ja prześledziłam trochę sądy administracyjne. Były wyroki, które pozwalały zamknąć, nie? Dlatego tak pomyślałam, że może żeśmy trochę coś zaprzepaścili, nie? Bo gwarantuję, że nie. Że nie, nie każdą dało, nie dało drogę rady. Wykorzystałam, powiem szczerze, i taką drogę małych kroków i takiego drastycznego cięcia i próbowania pertraktacji, ale jeśli nie ma... Wiecie, w jaki sposób można by było wygasić szkołę? Gdyby rodzice powiedzieli, tak, zgadzamy się, zamykamy. Ale wiecie doskonale Państwo, że wystarczą 2 osoby, które będą pisać protesty w różne miejsca, zbiorą 200 podpisów, bo pójdą do sąsiadów, do jednego sąsiada, drugiego, 10 i pół rodziny jeszcze nie mieszkającej nawet w tej gminie, bo nikt nie weryfikuje tych podpisów. Sztuka jest sztuka i kuratorium się nie zgodzi. Także jedyną drogą, pani radna,
jest przekonanie mieszkańców do tego, że najlepszym rozwiązaniem jest jedna szkoła. Co niestety, mimo usilnych moich wysiłków, zresztą sami wiecie, robiłam kolejne spotkania z rodzicami, z nauczycielami, zapewniałam, że przejmę wszystkich nauczycieli, że nikt nie straci pracy, że dzieci będą miały lepsze warunki, szybciej dotrą do szkoły, nie będą podróżować w drodze do szkoły przez długie godziny, bo tak jest w tej chwili, żadna argumentacja nie dociera. Jeśli Państwo macie jakiś pomysł, w jaki sposób można jeszcze tych rodziców przekonać, to ja jestem otwarta. Dziękuję Pani Burmistrz. Teraz Pan Tadeusz Wandrowski. Proszę Panie Tadeuszu. Pani Burmistrz, ja mam takie pytanie społeczne, czy tak to nazwę, nie? Dużo, no, parę osób mnie się pytało, jak tam jest sprawa tej naszej wyspy gazowej wygląda, czy coś w tym kierunku będzie się działo, czy to tylko było takie chwilowe coś, co by miało u nas powstać i nie wiadomo kiedy. Powiem tak, ja liczę na to, że ten temat powróci. Póki co nas z tego planu wyautował COVID. Tak jak wcześniej wpisywaliśmy się ekonomicznie w tworzenie tej wyspy, tak COVID spowodował, że z niektórych inwestycji Polska Spółka Gazownicza musiała zrezygnować. Polska Spółka Gazownicza również wystąpiła do mnie z prośbą o rozwiązanie umowy dzierżawy, bo oni wydzierżawili od nas grunt na 10 lat pod tą wyspę. I chcieli rozwiązać tą umowę za porozumieniem stron, na co ja się nie zgodziłam, ponieważ uważam, że jest to dla nas ważny temat i że kiedy tylko ekonomia będzie nam sprzyjać i ten lockdown się zacznie wygaszać, to do tego tematu będę chciała powrócić, bo uważam, że ta wyspa powinna powstać w naszej gminie i powinniśmy mieć szansę na przejście na czystą energię. Dziękuję. I jeszcze, proszę, jeżeli można, jak ten klub seniora będzie funkcjonował przy tym ośrodku pomocy społecznej? Czy to będzie cały tydzień, czy to będzie jakoś tam w określonych tylko dniach, godzinach? Czterdniowego rodzaju jakieś koszty to będzie ponosił ośrodek opieki społecznej? Nie. Czy 20 godzin tygodniowo, tyle przewiduje to dofinansowanie bieżącej działalności. Jeśli będzie prężnie działał i będzie partycypował też w kosztach, czyli te wszystkie kluby, które tam będą działały, będą partycypować też w kosztach i będą chciały działać więcej, nawet 8 godzin w tygodniu czy więcej, to ja myślę, że warto podwoje tego klubu seniora otworzyć dla nich i niech się tam coś dzieje, niech mają alternatywę. Ale dofinansowanie przewiduje 20 godzin tygodniowo, co daje mniej więcej 4 godziny w tygodniu. Przepraszam, 4 godziny dziennie. Czyli całe piecze nad tym klubem będzie trzymał ośrodek pomocy społecznej, czy takiego rodzaju jakieś będzie w strukturze zajęcia, tak. Będą to jakoś prowadzone w sposób taki, jak się należy, będzie jakiś osoba, która będzie to prowadziła, tak, odpowiadała za to? Na pewno będzie ogłoszony konkurs, na pewno wyłonimy jakiegoś kierownika, który będzie nadzorował to. Nie może to jakoś dziko działać. Kierownik bądź osoba wskazana przez MOPS. Zobaczymy na jakich zasadach, czy to ma być w drodze konkursu. Tutaj pani mecenas siedzi, to nie będę już wywoływać do odpowiedzi, ale to musimy przedyskutować. Czy będzie to konkurs ogłoszony na stanowisko i wtedy ktoś będzie trzymał pieczę nad tą jednostką. Natomiast może być też tak, że może być to pracownik MOPS-u skierowany do nadzoru nad tą jednostką, bo to nie jest pełny wymiar godzinowy, więc może nie będzie potrzeby w pełnym wymiarze zatrudniania kogoś. Ale to musimy tutaj z panią mecenas przedyskutować. To będzie prowadzone tak profesjonalnie, jak się należy? Tak. Dziękuję. Tak jak wcześniej Państwu wspominałam,
pierwsze pomieszczenie, które zostało wyremontowane, jest to pomieszczenie klubowe z zapleczem kuchennym, takim aneksem kuchennym, gdzie tam te koła gospodyń wiejskich mogą sobie działać, gotować, mogą się spotykać w tej części klubowej. Ta druga sala duża może być wykorzystywana i tam jest wyposażenie przewidziane takie rehabilitacyjne, czyli materace, jakieś piłki, jakieś drabinki, które będą pozwalały na takie ćwiczenia ruchowe dla seniorów. Jeśli będą organizować jakieś zabawy taneczne, to też jest to duża sala do wykorzystania w tym celu. Dziękuję. W ramach tego projektu Klub Senior Plus staramy się jako gmina o dofinansowanie 200 zł do osoby, nie więcej niż 50% całkowitego kosztu realizacji zadania przy 20 godzinach tygodniowo. I jeszcze tutaj Pani Burmistrz, chciałbym poruszyć jedną kwestię, jeżeli by była taka możliwość ze względów epidemiologicznych i ta inwestycja już by była zakończona, to bardzo byśmy prosili o wizytację. Ja nawet, drodzy Państwo, chciałabym zrobić takie uroczyste otwarcie tego klubu Senior Plus. Myślę, że tego, że nawet panie z koła gospodyń wiejskich będą chciały nas podjąć, bo to już takie rozmowy były, będą chciały nas podjąć jakimś ciastem i kawą tam, więc jak najbardziej, jak tylko będzie taka możliwość, to ja Państwa na pewno tam zaproszę. Dziękuję bardzo. Muszę przyznać, że z efektu sama jestem zadowolona. Powstał ten dół, naprawdę już bardzo fajnie wygląda, nie przypomina starego przedszkola. Dziękuję. Pojedynczo, jakbyście Państwo chcieli zajrzeć, to tam są drzwi otwarte, ponieważ trwają jeszcze poprawki, więc można wejść. Myślę, że tam nie pogonią, albo poprosić pracownika z urzędu, panią Danutę, i z pracownikiem pójść i zajrzeć. To też można. Pani Regino, proszę. Ja jeszcze jedną kwestię mi się przypomniało. Ostatnio zostały podzielone środki na pozarządową działalność, nie tą sportową. No i tego. I tak mi się wydaje, że tam trochę skrzywdzony został klub uczniowski, któremu prawie 50%, bo wszystkim jeszcze trochę żeście tam obcinali, nie tam komisja. Który klub uczniowski? A klub szkolny Dona chyba, bo prawie 50% obcięto, bo oni chcieli 5 czymś, a dostali tylko 2 coś. A mi się wydaje, że szkołę to trzeba byłoby chyba dobrze finansować. Czy ja tutaj może nie mam racji? Drodzy Państwo, obcięliśmy wszystkim. Obcięliśmy wszystkim. Owszem, im najwięcej, zgadzam się, ale tylko dlatego, że zrodziła się nowa inicjatywa przy szkole w budowie. I trzeba było te środki podzielić. Wcześniej nie było tej organizacji. Ona powstała, więc chciałam uczciwie podzielić te środki pomiędzy te 2 stowarzyszenia. Dziękuję. Jeśli nie wykorzystają, tak. Jeśli nie wykorzystają, to wróci. Natomiast musimy, że tak powiem, nie chciałabym być posądzona o stronniczość, że akurat budowo wnioskuje i budowo nie dostało. Więc to chyba tego, to pan przewodniczący by mnie pochwalił. W tym momencie, że no wieś dostała, więc tego, a, więc w tej kwestii to przewodniczący miasta, zawsze, nie tak, do miasta, zgadzam się. Ale też i na wieś, więc. Znaczy ja może jeszcze tylko tutaj dodam, że jeśli chodzi o to stowarzyszenie w budowie, to oni początkowo też wnioskowali o wyższą kwotę, tylko tutaj negocjacje z nimi były prowadzone, żeby tą kwotę dostosowali do możliwości po prostu naszych tutaj finansowych, więc dlatego może nie widać tego cięcia kosztów, natomiast one też były. Mhm. Dziękuję Pani Burmistrz, Pani Sekretarz. Chciałbym dodać, że ten kwestia organizacji pozarządowych środków, realizacji zadań, współpracy z gminą, to ten temat mamy zaplanowany w planie pracy Rady Miejskiej. Raz jak co roku dostajemy sprawozdanie za poprzedni rok z działalności organizacji pozarządowych na terenie naszej gminy, plus mamy dodatkowy punkt odnośnie spotkania z organizacjami pozarządowymi, żeby posłuchać także ich punktu widzenia na ten temat. Współpracy z gminą, z Radą Miejską i w związku z jak oni widzą organizowanie różnych imprez sportowo-rekreacyjno-kulturalnych na terenie naszej gminy. Myślę, że to będzie ciekawe spotkanie i rozmowa. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawach różnych?
Ja jeszcze dodam tutaj, że tutaj stowarzyszenie pana przewodniczącego też złożyło dwa wnioski i też w drodze negocjacji z jednego musieli zrezygnować. Pani Regino, oczywiście przez mikrofon, żeby mieszkańcy także słyszeli. Wyglądają te drogi po zimie i te dołki i to coś tak już tak myślimy, czy gdzieś tam coś? Wstępnie odpowiem, bo była interpelacja tutaj pana przewodniczącego, więc już w ramach, wyprzedzając, że tak powiem, tą oficjalną odpowiedź na to pytanie, powiem tak, zaplanowaliśmy w budżecie 70 tysięcy na tym paragrafie na remonty dróg. No nie przewidzieliśmy bieżące tak, na bieżące utrzymanie dróg. No nikt nie przewidział tego, że większość tych środków, bo około 46 tysięcy skonsumuje zimowe utrzymanie. Zostało 24 tysiące, drodzy Państwo, do wykorzystania. To jest kropla w morzu potrzeb. Dzisiaj nawet sygnując do pisma, które wpłynęły, dostaje 5 podań od jednego rolnika naprawy 5 różnych dróg polnych do ich pól. Urzędów. Ja wiem, że to jest ważne. To jest bardzo ważne, ponieważ ci ludzie płacą podatki i chcą dojechać, bo chcą pracować na tej ziemi, ale też jak ktoś mówi mi, że droga jest w fatalnym stanie, a sam ją użytkuje, to ja wtedy zwracam się z prośbą, to popraw sobie tą drogę. Bo ja mam 80 kilometrów dróg gminnych, a niestety, jak widzicie, tych środków w budżecie niewiele. I tutaj będę apelować do was, żebyśmy w przeciągu roku szukali oszczędności i znaleźli środki, które będziemy sukcesywnie przesuwać na te remonty dróg. Na razie z tym, co mamy, zaczniemy wiosną, ale będziemy musieli znaleźć pieniądze, żeby prowadzić dalsze naprawy. I uważam, że no w tym roku i tak zaplanowaliśmy mało tych pieniędzy, bo 70 tysięcy. Wydaje mi się, że trzeba co najmniej 100 tysięcy planować minimum w każdym roku budżetowym na ten cel. Bo jak wiecie doskonale, ci Państwo, którzy już wiele lat są radnymi, to wiecie doskonale, że jeśli na czymś się robiło oszczędności, to właśnie na drogach. Jak się z czegoś zdejmowało środki, to właśnie z dróg. I to jest niestety pokłosie tego, bo gdybyśmy sukcesywnie przez lata dbali o te drogi, to dzisiaj też nie bylibyśmy w tym miejscu, w jakim jesteśmy. A poza tym, no, jak sami widzicie, pogoda nam też nie pomaga. Więc dwa pierwsze lata, te wcześniejsze lata, tam końcówka 18, 19, 20, przepraszam, 19, no, były takimi latami, gdzie nie angażowaliśmy środków na zimowe utrzymanie. No niestety ta zima, przełom 20-21, okazała się prawdziwą zimą w klimacie umiarkowanym. Więc tego, więc no wyszło tak, jak wyszło. Potrzeby są większe niż środki na tym paragrafie. I tutaj apel do Państwa, musimy szukać oszczędności, żeby te remonty prowadzić sukcesywnie. Pani Małgorzata, proszę mikrofon i udzielam Pani głos. Przed Panią. Tych dróg właśnie może w ramach kompromisu, czy można byłoby uzyskać, że gmina dowiezie materiał, a rolnicy sami te drogi będą w miarę potrzeby. Na pewno będę o to prosić. Bo wiem na 24 tysiące, drodzy Państwo, no nie załatwią wszystkiego. Bo wiecie doskonale, co się podziało też na drogach powiatowych, na drogach wojewódzkich, że no niestety to te preparaty stosowane do rozpuszczania tego śniegu, tego oblodzenia, no skorodowały to i jedzie się znowu jak tego, jak wozem drabiniastym po drogach wojewódzkich i powiatowych, co dopiero po naszych gminnych, tak?
Natomiast no, tutaj liczę na Was, że tego, że będziemy wspólnie się temu budżetowi przyglądać i ja tutaj też deklaruję, że każde te zaoszczędzone pieniądze będziemy przesuwać i będę do Was wnioskować o przesunięcia właśnie na ten cel. Znaczy właśnie to ja bym prosiła, jeżeli chodzi już o wieść za ścianki, mogę ręczyć za mieszkańców, że oni sami będą naprawiać, tylko żeby już można było mieć ten materiał odpowiedni, no na miejscu, nie, żeby nie jeździć gdzieś poszukać. Powiem tak, możemy nawet wspólnie usiąść, zrobić takie zebranie, wspólnie usiąść i poplanować, które uważamy, że są priorytetowe. I zacząć od tych. Dziękuję. Pani burmistrz, odnośnie dróg wojewódzkich, to chciałbym odnośnie drogi 505. Bardzo ucieszyła mnie wycinka zakrzeczenia oraz usuwanie tych krzaków, ale chciałbym zwrócić uwagę, że potrzebne by było sprzątanie mulczer do usunięcia karp oraz nie wiem, czy to w ramach sprzątania bieżącego z pospolitych śmieci, butelek, opon, biurek i innych rzeczy, które znajdują się w rowach wojewódzkich, ale także betony, płyty różne chodnikowe także w rowach się znajdują i to od wielu lat zalega. I moim zdaniem, jeżeli to nie zostanie usprzątnięte, to wykaszanie będzie niemożliwe tego, a chciałbym, żeby ta droga również 505 była utrzymana, tak jak 509 przynajmniej była koszona. Będzie zarówno bezpieczniej, jak i ładnie estetycznie. Jeżeli chodzi jeszcze o drogę 505 w miejscowości Sąpy, to nagle potrzebne bieżące łatanie oraz cała inwestycja drogowa. To by było w kwestii dróg wojewódzkich i jeszcze mam sprawę świetlicy w Sąpach. No ja bym poprosił jednak, żeby zwrócić uwagę, żeby firma Widmo znowu się pojawiła u nas i ten remont był kontynuowany. I prośba od mieszkańców odnośnie cmentarza nowego, ale myślę, że dotyczy także starego. Ostatnia wichura pokazała nam, że kilka gałęzi suchych spadło. Wiadomo, zostały usunięte, ale jeżeli można by było te drzewa poddać pielęgnacji, szczególnie na cmentarzu, powycinać suche gałęzie, konary i tak dalej, ponieważ raz, że mamy tam parkingi, jest to niebezpieczne dla osób, a drugi raz, że płyty, pomniki to nie jest tania rzecz, żeby to nie było uszkodzone. I jeszcze taka jedna prośba mieszkańca, znaczy pytanie i sam nie wiem, czy to było poważnie, czy niepoważnie. Mieszkaniec się pyta, czy szczególnie będziemy dbali o nowe asfalty. Chodziło mu o zadbanie o rowy, krzaki, a także oczyszczania po spiachu. Bo często tak również z komisją rewizyjną zobaczyliśmy, że na przykład nowy asfalt zaraz jest zasypany piachem po boku, krzaki są niewykoszone, trawy niewykoszone, to wszystko kładzie się na asfalt. Nie dość, że one są 3,5-4-metrowe, to jak to wszystko się położy już na jesieni, roślinność, to w ogóle się wydaje, że to jest wąska nitka zrobiona dla rowerów. W konkretnej drodze, jakiej rozmawiamy? Krzaki rozmawiamy przy i koszenie przy Ojcowej Woli. Krzaki, które były położone przy budowie, to stwierdziliśmy. I także włóczyska, czyszczenie. Jeśli chodzi o nowe monasterzysko. Ojcową Wolę, to się nie zgodzę. Natomiast i tam oczywiście jest sukcesywnie to usuwane i sprzątane, a poza tym nie ma jeszcze takiej potrzeby, ponieważ nie wiem, ci Państwo, którzy tam jeździliście, to na pewno widzieliście, że tego, że było to ogołocone, więc nie wiem, o czym mowa, jeśli chodzi o Ojcową Wolę. Pozostałe drogi staramy się, zresztą tutaj w tej interpelacji też podam Panu ilość godzin, jaką poświęciliśmy na odkrzaczanie, około 10 kilometrów. Takich zakrzaczeń usunęliśmy, ponosząc tylko i wyłącznie koszt paliwa do wykaszarek i do pił. Więc myślę, że tego, że to jest całkiem dobry wynik, ale oczywiście ja też jestem zwolenniczką tego, żeby robić to kompleksowo i gdyby te pieniądze w budżecie były, to ja z przyjemnością zaplanowałabym co roku 30 tysięcy tylko i wyłącznie na ten cel. Po to, żeby zrobić raz do roku przynajmniej 10 kilometrów.
No ale niestety oscylujemy w takich finansach, w jakich oscylujemy. No i trzeba tego, trzeba tak dzielić ten tort, żeby tego, żeby na wszystko starczyło. Więc zwrócę uwagę na to. Mhm. Ale myślę, że tego, że no to troszeczkę niezasadne jest. Czy są pytania w sprawach różnych? Nie widzę. Szanowni Państwo Radni, w związku z tym, że już przed świętami wielkanocnymi się nie spotkamy, chciałbym bardzo serdecznie Państwu życzyć spokojnych, rodzinnych świąt wielkanocnych, spędzonych, tak jak powiedziałem, w spokoju, żeby te święta nie przyniosły nam niemiłych niespodzianek, a były spotkaniem z naszą najbliższą rodziną. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za przybycie. Zamykam 31. nadzwyczajną sesję.